Że ten bodziec mógł być bardzo silny i mógł mu pomóc. Mogło tak być. No mnie się też podobały te wstawki musicalowe, bardzo, które no też pokazywały z jednej strony właśnie tą rolę tej mamy, która taka jest tam trochę odklejona i taka, ale w której też się ten Adri jest w nią wpatrzony jak w obrazek, ale też mi się podobało to zakończenie bardzo, gdzie on tym męskim głosem śpiewa, jednak w tej roli już się tak jakoś fajnie osadza, bo też mi się to skojarzyło z tymi dzieciakami, które mi opowiadają o tym, jak one marzą, kiedy wreszcie już będą w tej swojej roli, w tej swojej płci takie spójne. I trochę tak to widzę, jak one o tym mówią, nie? Jak on w tym garniturku na koniec śpiewa tym męskim głosem piosenkę o miłości. Jakby ten film mógł inaczej wyglądać też jakby w stosunku do tego, jak się zachowuje matka, jak się zachowują dzieci. Teraz szukam też takiego głównego wątku. Okej, ale też jeszcze może wróci. I myślę, już wiem, co chciałem powiedzieć. Myślę sobie, że może to też jest właśnie na takim metapoziomie, może to, o jakim przesłaniu chciał powiedzieć reżyser. O takiej normalności po prostu. I już. Bez pokazywania tego, a to ten to ma tam, nie wiem, właśnie jest ciemny, a ten jest jasny, tak? Okej. Ja czasem się śmieję, bo pamiętam taką pracę anegdotycznie z takim hardym, młodym człowiekiem o mocnym takim światopoglądowym zapatrywaniu w prawą stronę, który mówi tak, trzeba mieć zasady. My mamy w swojej ekipie chłopaka, którego tata jest Irakijczykiem, on się z nami zawsze wychowuje. Jak idziemy na miasto i ktoś go zaczepia, to się nie zastanawiam, zawsze stajemy ze swoimi. Tak? I nagle się okazuje, że te wydawałoby się sprzeczne światy, gdzieś w takim rozumieniu tego, co jest normalne, takie ze swojego podwórka, jakoś pomimo tego, że do siebie nie przystają, to znajdują taką przestrzeń, w której mogą zacząć przystawać. Tylko że na to potrzebny jest czas. Dlatego, że grają Penelope Cruz, ale bardzo ciekawa, bardzo piękna w ogóle barwna. Przyszło mi do głowy taka ciąg dalszy, kontynuacja. Jeśli pamiętacie Państwo film Roma o tym, co może się dalej zdarzyć w tej rodzinie, czyli ojciec odchodzi, zostawia ich i mimo tego przecież bezpieczeństwa finansowego, bo widać, że to jest zamożna rodzina, co dalej może się zdarzyć. To jest jeden wątek, a drugi, tak sobie myślałam, czy ten chłopiec nie odrzuca też kobiecości, patrząc na tę piękną matkę, która jest wzorowa. I myślę o wyglądzie, ale też o zachowaniu, że jest po prostu takim barwnym ptakiem, a on jej zarzuca, nie bądź taka piękna. Ci mężczyźni zaczepiający ją, to się spotyka z jego bardzo dużą agresją, niechęcią. A równocześnie gdzieś tam w tyle głowy mamy, ta matka nie zachowuje, nie utrzymuje rodziny, bo ten ojciec i tak czegoś innego szuka. W ogóle straszne. Straszne dla rodziny i tego, że ten chłopiec, który ma jednak ciało dziewczynki, nie chce być tą matką, nie chce iść tą drogą pięknej kobiety, która jest słaba. Jak często to się zdarza przecież, że nie jesteśmy swoimi rodzicami, często powtarzamy ich błędy albo stajemy w opozycji. I zmieniamy życie zupełnie, patrząc na nich, robimy coś, czego oni by nie zrobili. Gdybym dostała taką osobę do pracy terapeutycznej, gdyby to było przed diagnozą jak transpłciowości, to należałoby wziąć to pod uwagę, przyglądając się, czy to jest na pewno osoba transpłciowa, czy to jest osoba, która z jakiegoś powodu innego odrzuca swoją płeć. Natomiast kontekst tutaj taki, jaki był, pokazuje, że nie. Ale to jest ciekawe spostrzeżenie, no bo oczywiście gdyby nie to, że my znamy historię, to teoretycznie mogłoby tak być. My jesteśmy już w lepszej sytuacji, bo jesteśmy tutaj, możemy z wami porozmawiać, możemy poczytać. Ona jest kompletnie sama. To, co jest na przykład uderzające, nie ma żadnych rozmów między matkami. Kompletnie.
One grają w karty, piją wino. Mało, one są oceniające. Tak, dokładnie, nie? I ja sobie tak sobie myślę, że, bo powiedzieliście, że no tak, no tej zabawy, to jest ucieczka. Gdzieś tam, prawda, bardziej było o tym jako o słabości. A ja sobie pomyślałam o tym, że ta, ja nie znam w ogóle historii reżysera. Tak? Ja nie wiem, jak on wspomina tę matkę kompletnie. Ja zobaczyłam film, więc do tego się odnoszę. Swój film, nie? Tak jak powiedziałaś, Robert. Każdy swój film zobaczył. I ja sobie pomyślałam, że dla mnie, nawet jeżeli Andrzej się to nie podoba, że ta matka włazi pod stół, to gdzieś dostaje sygnał, że ta matka ma w nosie resztę. Wchodzi pod stół. Tak, reszta jest oceniająca, stoi, ona tam, prawda, tym wodą wszystkich polewa, wszyscy się wycofali, ona to dalej robi. Bunt jest wpisany w proces naturalnego wyodrębniania się do samodzielności, do dorosłości. Może mieć taki wymiar właśnie zaburzony, dysfunkcyjny, tak? I dlatego tak ważne jest osadzenie tego w kontekście. Na przykład mi się też przypominają takie historie, szkoliłem lekarzy z komunikacji z pacjentem, lekarzy, którzy zajmują się medycyną estetyczną właśnie w kontekście odpowiedzialnego wywiadu, czyli wtedy, kiedy przychodzi pacjentka i ona chce dokonać... Ja trochę wychodzę w dygresję, ale chodzi mi też o właśnie doświadczenia kształtujące tożsamość, poczucie własnej wartości, myślenie o sobie i okazuje się, że ona chce dokonać jakiejś interwencji estetycznej, ale to nie jest ostatnia strategia, tylko pierwsza strategia związana z tym, że chce jawić się jako bardziej atrakcyjna dla swojego mężczyzny. I na ile lekarz potrafi poprowadzić rozmowę w taki sposób, żeby skonfrontować pacjentkę z urealnieniem się w tym, jaka jest jej właściwa motywacja i czy nie jest to jakiś wymiar kontestacji po prostu, tak, albo zależności. To jest wartość tego filmu, że on zdejmuje to odium dziwności. Ten chłopiec jest po prostu chłopcem, który się zakochał w koleżance, który biega po krzakach i robi różne takie rzeczy po prostu chłopięce. Przypomina mi się też chłopiec, jeden chłopiec z mojej terapii, który kiedyś powiedział, wiesz, czego mi najbardziej brakuje? Najbardziej mi brakuje przez to, że wiedzą w szkole, że nie jestem chłopakiem, to tego mi brakuje, że nie mogę iść z chłopakami do kibla i robić okropnych rzeczy. Więc tutaj on mógł łazić po tych krzorach i robić te chłopięce rzeczy i to mi się strasznie podobało w tym filmie. Tak, ale ja to tak postrzegam jako właśnie... Chciał być gdzie indziej, w tym, nie chciał być właśnie z tymi problemami. On szukał też tej odskoczni, tak jak szukamy w muzyce, gdzie on też również szukał jej w muzyce, tak? Więc tutaj te jego marzenia, tym, gdzie on, kim on by chciał być, to mnie bardzo urzekły. No dzisiaj jest znanym reżyserem i robi fajne rzeczy i mówi do nas o ważnych rzeczach i pokazuje nam kawałek świata, który tam gdzieś w nim gra. Więc myślę, że to też jest, wiecie, ja tak myślę, że będę ten film pokazywać i polecać moim pacjentom, gdyż to też pokazuje no właśnie to, że ta droga jest i że można tam dojść i że to nie musi być tak, że oczywiście łatwiej pewnie jak się jest, mieszka w Nowym Jorku niż tam w Parzęczewie, ale i z Parzęczewa można dojść gdzieś daleko. Ja mam bardzo dużo młodych ludzi, nie tylko transpłciowych, ale różnych. Mam bardzo dużo młodzieży z ADHD, z autyzmem, różne tam trudności ich dotykają, która to młodzież ma ogromne marzenia. I właściwie chyba nie mam żadnego pacjenta, jednego mam takiego, ale naprawdę z ogromną trudnością, który marzy o takim bardzo prostym życiu. Oni wszyscy marzą, chciałbym być muzykiem, chciałbym być sławnym reżyserem i nie chcę takim tam, że tam tu będę w Polsce robić coś dla tam kinematografu, tylko że będę dla Netflixa kręcić filmy, nie? Więc jak słucham tych dzieciaków, to właśnie tak jak mówisz o tym marzeniu, że gdzieś tam w niebie, to one takie trochę są te marzenia. I oczywiście, że życie im częściowo podetnie tam trochę i utnie, no bo życie takie jest, że tam trochę ucina. Ale jak chociaż połowa z tego, co oni teraz sobie roją i co by chcieli i gdzie ich ciągnie, im się spełni, no to już fajnie. I też widzę...
jak tak czasem się mówi, że to jest to młodzież, to jest takie pokolenie, które tam nic im się nie chce. Guzik, im się właśnie strasznie chce, tylko nie chce im się na naszych zasadach. Ponieważ przez swoją wrażliwość przepuszcza tą historię. Widzi inaczej, każde z tych dzieci widzi inaczej mamę, widzi inaczej tatę. I będzie inaczej o tym opowiadać. Ja kiedyś pracowałam z traumą dziewczyny, która opowiadała, że dla niej ogromną trudnością w dzieciństwie było to, że jak się urodziła ona i brat bliźniak, to nikt się do nich nie zwracał po imieniu osobno, tylko maluchy, byli najmłodsi. I ona nie mogła zbudować swojej tożsamości osobnej. Miała trudność z tym. Jak rozmawiała ze swoim bratem, to on powiedział, że on tego nie pamięta. Więc wiecie, to są tego typu rzeczy, nie? Natomiast absolutnie się z tobą zgadzam, że i to gdzieś we mnie też zostanie po tym filmie, jednak ogromna miłość i wdzięk tej mamy w tej cholernie trudnej sytuacji z radzeniem sobie z nią. Te uśmiechy, te tańce. Tak, to była jakaś ucieczka, ale kurczę, kto by nie chciał tak potańczyć ze swoją mamą przy stole, nie?